Kolejny odcinek urokiego takiego Baby i nareszcie doczekaliśmy się, wyszła pełna wersja Garten of Banban 3. I dzisiaj, tak jak w przypadku poprzedniej części, przejdę całą grę w jednym odcinku. Będziemy dzisiaj przemierzać cztery duże sektory w podziemiach przedszkola, poznamy ważną dla fabuły historię pomarańczowego Stinger Flynna, jak również zrobimy zabieg operacyjny na Nabnalinie. Mało? No to co powiecie na przykład na walkę z gigantycznym zielonym żółwiem? Albo ujeżdżanie ptaka Tarta Bird. Powiem w skrócie tak, dużo się działo i na pewno musicie obejrzeć ten filmik do końca. Przy okazji zapraszam was na mój drugi kanał Rocky Dogi Plus, na który znowu zaczynam rzucać więcej dodatkowych materiałów. I ty, drogi widzu, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, koniecznie zrób to teraz wraz z dzwoneczkiem, nie przegapisz kolejnych materiałów. I musicie zostawić potężną łapkę w górę za tak długi odcinek, a tutaj poniżej w sekcji komentarzy zostawcie komentarz o treści hashtag Stinger Flynn dla zasięgu. I ja już wam nie przeszkadzam, życzę miłego dnia oraz miłego oglądania. Jesteśmy już w grze, jak widzicie, Garten of Banban 3 wersja 1.00 i jak widzicie już w dolnym prawym rogu, mamy zapowiedziany jednak już Garten of Banban 4, czyli dalej będziemy kontynuować przygodę, na tym się dzisiaj cała ta przygoda w przedszkolu nie skończy. I kolejna rzecz, to mamy w końcu grę po polsku. Tak, nareszcie gra jest dostępna po polsku, więc nie będziemy musieli się bawić w jakieś tam tłumaczenia. Wszystko zrozumiemy od razu. Tak, więc jeszcze zobaczmy tutaj jakieś czasopisma. Co my tutaj mamy? Wybrane przedmioty kolekcjonerskie. None. Collectibles can be viewed in this menu. Okej, czyli będziemy zbierać jakieś znajdźki i będziemy mogli sobie to wszystko tutaj oglądać. Okej, tak, więc ja już sobie tutaj wszystko poustawiałem. Myślę, że możemy zacząć grę. Nowa gra, zobaczmy jak to będzie wyglądać. I jak widzicie, zaczynamy chyba tak samo jak wszystkie poprzednie części, czyli tutaj mamy jakąś retrospekcję i możemy przesuwać czas. Dla rodzica szukającego swojego zaginionego dziecka, czas jest kwestią niezwykle istotną. Kliknij na zegar, aby przesunąć czas. Okej, czyli tak jak wcześniej zawsze to było. I czy tutaj coś się zmieniło z tymi zabawkami? Widzę, że tutaj są jakieś nowe zabawki. Jest Sheriff Toadster i jest Queen Lipkata? Nie wiem jak to się tam czyta, bo jest za mała czcionka. Od razu jeszcze przypomnę, że ja nie oglądałem żadnych trailerów związanych z chapterem trzecim, więc ja nic nie wiem co tutaj się dzieje. Okej, przesuwamy dalej. Pojawił się wykrzyknik, dobra. I znikają stoły. Okej, już się robi coś tak nieciekawe. I już tutaj się dzień chyba kończy, bo gasną światła. O, ktoś tutaj był i coś pomazał. Stinger Flynna widzę na podłodze. Okej, Banbana też widzę grającego na gitarze w dolnym prawym rogu. I kogoś tu jeszcze, ale nie potrafię rozczytać. Dobra, mamy to. Na czym my skończymy? O, zjechaliśmy windą tutaj. Dobra, to witamy. WSD, dobra, to my to akurat znamy, wiemy. I tędy musimy pojechać, żeby wrócić się do Opila Bird. Okej. Dobra, czyli ta sekcja tutaj to była Opila Bird, a teraz witamy tutaj Queen Bouncilia. Okej, tak ona się nazywa. Says, jump as much as you like, but never to conclusions. Czyli skacz bezpiecznie, ale nie żeby się kontuzjować, żeby nie mieć wstrząśnienia mózgu. Finish your homework and be nice if you don't want to join us. O Jezu, to trochę źle wygląda. Gdzie jest twoja torba, kankurzyco? Nofi once said. Says. Okej, czyli w tej pseudotorbie znajdują się takie niegrzeczne jej dzieci? Nie wiem jak to określić. Okej, dobra, jeszcze zobaczmy czy mamy drona ze sobą, bo jakby przycisk mam ze sobą, pilocika, ale nie widzę tutaj drona ze mną. I co to za komunikat? Glad to see you've made it. Mi też. Ja też się cieszę. But then again, you survived the giant elevator crash, so I guess I shouldn't be surprised. A faktycznie. No tak, bo przecież my zjechaliśmy szybko. I apologize for hitting you over the head. In fact, it is for this reason that I believe we should not meet face to face. Okej, jak uważasz? For whatever reason, I'm prone to violent instincts. Oh. And I do not trust myself to not give in to them again. I have locked myself inside of a surveillance room. That way I can help without being a danger to you. We are currently on the lowest floor to remain active before everything went awry. Najniższe piętro. There are many floors below us, but they've all remained closed and abandoned for quite some time now. Oh. So just make sure not to fall. As for your children, I don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector.
That's where he resides. Idziemy do sektora wodnego, dobra, czyli mamy dzieci jednak, w sensie chodzi mi o liczbę mnogą. Dzieci? Myślałem, że musimy znaleźć dziecko swoje, a tu okazuje się, że dzieci. Dobra, tutaj już jest jakiś jeden pilocik. A, okej, nawet nie musiałem nic klikać. Mamy kustomizację tak jak w poprzedniej części. I zobaczmy, czy mamy tutaj jakieś nowe czapeczki. Dobra, kolor. Kolor to oczywiście ja chcę... Myślę, że niebieski, bo niebieski jest taki fajny. Dopasuj kolor pilotu, klasyczny wygląd. Chyba klasyczny wygląd był fajny. Cowboy hat był super. Okej, okay, i mamy to już zrobione, ale gdzie jest nasz dron? Tego nie wiem. Dobra, co tutaj możemy zrobić? Czy możemy tutaj sobie... Nie, a, nie masz taśm do odtwarzania. Nie mamy żadnego VHS-a przy sobie, widzowie, niestety. I co? I my jesteśmy na jednym z najniższych piętr. To wygląda jak jakieś duże drzewo. I czy co? Tutaj może będzie coś? O, jest druga bateria. Dziękuję bardzo. A tu jakaś jest kartka. A, i tego nie ma po polsku. A poczekaj, naciśnij lewy przycisk, aby użyć swojej zabawki. Okej. A, czyli już dronik działa. Aha, i tam była kartka. Ach, kurczę. Mogę ją przeczytać teraz? Nie, nie mogę. Szkoda, bardzo szkoda, że nie mam dostępu do inwentarza w tym momencie. Sterowanie może być dostępne w każdej chwili w menu pauzy. Dobra. Czyli mamy tutaj naszego ukochanego drona. Och, ale ty zmieniasz te kolory. Wiecie co? Zabawkę można tak spersonalizować. Wiecie co? Ja sobie jeszcze może spersonalizuję go. Tylko dam mu ten stary wygląd, bo ten nowy... A, jest klasyczny. Dobra. Okej. A czemu ty masz w takim razie... No, powinieneś być niebieski, kolego. Dobra, nieważne. Nie będę się w to bawił. Ważne, że pilocik jest niebieski, mówi się trudno. Chodźmy, zróbmy to, co mamy zrobić. Zobaczmy tutaj. Co tutaj jest? Progressive Sector, Medical Sector, Arboreal Aquatic Sector i Ground Sector. Jesteśmy w tym ziemnym? Okej. Okay. Ziemny sektor, a my musimy się dostać do tego wodnego sektoru. I tutaj chyba jest winda. Albo jakaś platforma, dzięki której będziemy mogli jeździć. Ale jak widzę, już tutaj potrzebujemy karty. Dobra, czyli nie zostaje nam nic innego, jak tutaj się przedostać. I mamy dwa przyciski, okej. Okay. Panie droniku, jedziesz pan... Ole! Ole zasuwa! Okej. Okay. To poproszę ciebie tutaj, żebyś podjechał, bo ty stąd od razu tutaj nie wjedziesz chyba. Tak, tak. Dobra, i mamy to. Czy wszystko się ładnie nagrywa? Wszystko się ładnie nagrywa. Lecimy, widzowie. Pamiętajcie, ludziska, że za ten filmik naprawdę oczekuję na dużą ilość komentarzy i dużą ilość łapek w górę, tak więc zostawcie. I mamy kolejny komunikat. Co my tutaj będziemy mieć? Tak, potrzebne jest. A, jesteśmy w tym pomieszczeniu. Okej, tutaj mamy Jumbo Josha, mamy Bambalinę i mamy tego trzeciego, nie pamiętam jak on się nazywa, przepraszam jeszcze aż tak. A tutaj mamy nazwy, chodźmy zobaczyć. Nie jestem jeszcze aż tak biegły w tych nazwach ich. Captain Fiddles, tak, Captain Fiddles, dobra, Stinger Flynn, okej. Slow Celine, Boże, ale tutaj się robi tych nazw. Chyba był jeszcze Nabnab? Tak, to jest ten Nabnab, okej, ten zły. Czy mogę te kredki zebrać? Mogę zebrać kredki. Okej. A czy będą mi one do czegoś potrzebne? Chyba tak, chyba będziemy musieli coś tutaj narysować na podłodze. Tak więc pozbierajmy sobie. Tutaj Ban ładny jest z gitarką, Stinger Flynn. A tutaj? Sheriff Toadster. Ribbit. Super to wygląda. Dobra, czy tutaj coś możemy zdobyć? Nie, tutaj nie możemy nic zdobyć. Przy stolikach musimy tutaj bardzo uważnie patrzeć. Czy nie będzie żadnej jakiejś kredki leżącej? Jest kredka, czyli tam, gdzie coś jest narysowane, tam powinna być kredka. Notice to janitors. Janitors, o Jezu. Wygooglam od razu. Czym byli janitors? Bo nie chcę tutaj dozorcy, tak, sprzątacze, o. Cleaner checks and required before end of shifts. Oddities are to be dropped into market hall. Czyli śmieci tutaj wyrzucają, okej. Czyli rozumiem, że muszę tutaj te kredki powyrzucać. A i dostanę w zamian zapewne tutaj kartę. Okej, dobra, czyli jeszcze musimy sobie wszystkie tutaj te kredki zebrać z podłogi. O, Pila Bert, jaka ładna sobie tutaj leży. Czyli przy stolikach nic nie będzie. To będzie zdecydowanie w miejscach, gdzie... coś jest narysowane. Pytanie, czy to już są wszystkie kredki? Nie. Tutaj jeszcze jedna. Mhm. I... A, jeszcze tutaj i tutaj chyba. Tak, mamy zieloną kredkę. I czy to już jest wszystko? Chyba tak. Ciekawe mnie tutaj. Tam chyba będziemy musieli iść. To wygląda na jakąś kuchnię. Na jakąś stołówkę w takim razie.
ale nie możemy tam przejść. No dobra, wkładajmy wszystkie tutaj kredki. Chwilę to potrwa. Jeszcze tutaj, o, przesunę kawałek. No, jestem widzowie ciekaw, jak to będzie dzisiaj wyglądać ten chapter trzeci. Chapter trzeci, ja to nazywam chapter trzeci, ale wiemy, że to jest po prostu, no, część trzecia niby. I czy dostaniemy kartę? Już? Mamy? Czy nie? Nie mamy. Halo? Jeszcze gdzieś? Co wy gadacie, że... A! Ej, zaraz, wait, wow. Floor minus 3, karta na minus 3. Dear mommy, the nice jellyfish is very strong. He carried everyone to here, but Miss Mason hates him and I don't know why. Ok, Stinger Flynna tutaj mieliśmy. To może teraz ja powinienem tą kartę wsadzić, czy nie? A cleaner has been dispatched. Please wait for result. Wow. Co? O co z tym chodzi? Czy to jest weryfikator? Czy to jest weryfikator tego, czy wszystkie kredki zebrałem? Bo to tak wygląda na to. Ja nawet nie zauważyłem tych rur tutaj na górze, chociaż to jest trochę głupie, że rura przelatuje przez te światła tutaj. I co? Okej, okay, chyba stwierdziło, że nie ma żadnych tutaj śmieci. No, audit is detected. Dispensing keycard. A gdzie będzie ten keycard? W dystrybutorze kart. Aha, czyli tam pewnie. A, czyli, okej, okay, rozumiem. Czyli musiałem posprzątać tu wszystkie te kredki, żeby otrzymać kartę. I karta została wypluta. Floor minus 3, piętro numer minus 3. Zatem, gdzie powinniśmy się teraz udać? To chyba było właśnie tam. Bo tutaj nie przejdę, tak? Ja jeszcze bym się upewnił. Czemu nie? Coś tam na pewno jest. Coś tam leży. Ale teraz nie mogę tego przetestować. Zatem ruszajmy dalej, widzowie. A kto to jest? Nabdalina? What the fuck? Nabdalina jeszcze jest? Ej, ja jakoś chyba jej tu nie widziałem? Albo jestem głupi, ale... Nabdalina? Nabnab? Queen Bouncelia? Boże, te nazwy. Najgorzej to pewnie te Queen Bouncelia i Slow Celine będzie mi zapamiętać. Bo Jumbo Jaws, Bambalina, Banban, Opila Bird, Captain Fiddles... To już w miarę pamiętam. I tak zapomnę. Lecimy dalej, widzowie? Tutaj już chyba wszystko w takim bądź razie. Kierujmy się dalej. I teraz chyba powinniśmy pójść do tego Progressive Sector. Zależy, którędy ta winda będzie lecieć. Ja już tutaj widzę z daleka, że coś tam jest naprzód. I coś tam? Coś jakby tam było? Coś jeszcze tam chyba? Czy może stąd powinienem? Co jest? Czy to działa, czy nie działa? Halo? A tu jeszcze, o, tu tutaj są przyciski, okej, ja nie zauważyłem ich. O, to my się oddalamy stamtąd, my nic tu już nie widzimy, what the fuck? Gdzie my jesteśmy, co to są za podziemia tego przedszkola? Wow, naprawdę to jest takie duże? A raczej ja powinienem zapytać, czemu to jest takie duże? No widzowie, tutaj się już robi trochę... Trochę klimatycznie i mrocznie na pewno. Witamy, jesteśmy w Arboreal Aquatic Sector. Nie wiem, co to jest ten Arboreal, ale Aquatic, czyli ten wodny sektor. Jesteśmy, witamy bardzo serdecznie. Żółte szkło jest materiałem podatnym na stłuczenia. Nie można bezpośrednio skierować na nie zabawki. Tak, czyli już tutaj mamy te X-y. Tak więc zróbmy sobie coś takiego. Na bank musimy teraz tutaj kliknąć. Dawaj kowboju. Idealnie nazywam go kowbojem. Teraz dawaj tam. Polecisz? Poleci. No i dobra, i teraz możemy tutaj polecieć. I nasz kolega... Aha, super. Super jesteś, kolego. Jeszcze raz tam podleć. No, lecisz? Czemu? Wait, what? Czemu? No, teraz może? O. No i teraz wybieramy tutaj. I rozwalisz? Jest, rozwalił, super, mamy to. Tylko chciałbym wejść. Jest, udało się, dobra. Co tutaj będziemy mieli oprócz latających krzeseł? Kartę mamy, kolejną kartę. Pomarańczowa tym razem na minus 3. I tędy przejść niestety nie mogę. Zatem możemy już sobie chyba stąd wyjść. Tu już nam nic się nie przyda. Jak tutaj patrzę, to takie dosyć puste pomieszczenie. Tablica pusta. Tędy, żeby pójść do Stinger Flynna. Mamy już kartę, okej.
Ale zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest ciekawego. Czy to jest jakaś kafejka internetowa? Są automaty. Tutaj nabna lina. Tutaj Captain Toadster. Chyba? Tak. Chyba tak. Nabna lina says, there's a right somebody for everybody. You just need to look. Okej. Okay. Kartę mam? Mam kartę. O! Okej, to przedostajmy się tutaj. Dzień dobry, witam. Mogę sobie zaktualizować drona? Mogę, ale nic sobie i tak nie zdobyłem jak na razie. Mam dalej te same czapeczki. Mamy tu olej jakiś. Jakieś smarowidło, jakiś smar. Co to jest? Nie masz żadnych płyt audio do odtworzenia. Okej, czyli mamy tutaj jakiś taki duży gramofon? Żeby poodtwarzać sobie jakieś nagrania? Wow. Dobra, czyli może to się pomieszczenie jeszcze na później przydać, zatem... No, zostało nam tylko pójście tutaj do tego pomieszczenia ze Stinger Flynnem. I podejrzewam, że będzie mnie on zaraz tutaj gonił, więc trochę się obawiam. Ale dobra, na razie jest w miarę spokojnie. O, dobra, to już mi nie wygląda na coś spokojnego, to jest długi korytarz. Jest bardzo niebezpieczny długi korytarz. Czy ja będę uciekał? Proszę powiedzcie, że to jakoś będzie fajnie zrobione. O, what the fuck? On jest taki duży? O kurde. Nie gadajcie, że to jest on. Czy ja tam powinienem schodzić? Najwyraźniej tak. Tylko w takim razie... What the fuck, to jesteś ty? Chłopie, jaki ty jesteś duży. Jaki ty jesteś mroczny. Mogę tędy przejść? Mam nadzieję i też mam nadzieję, że... Aha, nie mogę przejść, to ja muszę pod tobą przejść zdecydowanie. Ulala, oj, ty masz te macki. Obrzydliwy jesteś. Mam nadzieję, że ty mnie nie zjesz tutaj od spodu. Okej, to była jedyna nasza forma przejścia. Boże drogi, to jest naprawdę on? To jest jakaś taka meduza, ośmiornica, kałamarnica, nie wiem. Communication kiosk. Co to jest? To jakieś coś... To wygląda jakby był jakiś otwór w nim? Nie wiem, płyty jakieś mamy właśnie wsadzać? Nie wiem, o co tutaj chodzi. No, ale my idziemy dalej. To przepraszam, co ja mam zrobić? W takim bądź razie, białą kartę mam zdobyć? Wait, what? Gdzie to będzie biała karta w takim razie? Czy muszę sobie tak pochodzić pod nim jeszcze? Tutaj nie będzie. Pytanie, czy ja mogę tak przeskakiwać na przykład nad nim, czy to będą jakieś niewidzialne ściany, ale widzę, że chyba nie. A to gdzie to będzie biała karta, przepraszam bardzo? Bo tu jakby nic nie widzę. Wiecie co? Ja sobie jeszcze rozjaśnię może trochę grę, a nawet bardzo, bo... Na YouTube ja myślę, że to będzie dobre, żebyście i wy widzieli, żebym ja widział. Jeszcze się tutaj wróciłem, zauważyłem, że jakąś kartkę zostawiłem. Case Update Report. Okej, dobra, czyli mamy tutaj kolejną informację o kolejnej postaci z tej gry. The Jellyfish. Okej, case 13, dobra, czy coś tutaj mamy jeszcze ciekawego? Ja sobie zobaczę ten kod QR może. Nic takiego ciekawego nie ma, zupełnie. To wiecie co, ludziska, ja mam taką propozycję, po prostu może spróbujmy pojechać dalej, do kolejnej miejscówki, bo może się okazać, że my potrzebujemy zdobyć tą białą kartę, ale ta biała karta będzie na przykład w tych dwóch innych sektorach. Zatem no, nie ma co, żebym marnował tam czas, bo ja już pozwiedzałem wszystko, posprawdzałem, nie wiem, no całe to duże pomieszczenie właśnie ze Stinger Flynnem, posprawdzałem jego macki, tam nic zupełnie nie było, zatem... Jedyne co mi zostało, no to... O, widzicie? No tam jest ten Stinger Flynn, bardzo, bardzo duży. Nie wiem co tam może być. Witamy w Medical Sector. Czy mogę przejść do Medical Sector? Nie mogę. Nie mam karty. Okej, no to... A poczekajcie, kartka jest. Case Update Report, The Devil. Okej, nie ma tu już QR kodu. Jak chcecie przeczytać, to przystępujcie tutaj. No to w takim razie robimy ostatnią próbę i lecimy do czwartego, ostatniego sektora i... Czy będę mógł tutaj przejść, zrobić cokolwiek? Mam nadzieję, bo inaczej troszeczkę słabo to będzie wyglądać. Leży sobie jakaś czapeczka.
Okej, czapkę dostałem, dziękuję bardzo. Mogę przejść? No nie mogę przejść, a tam widzę, o, bardzo dużo rzeczy będzie do zrobienia. W takim razie, no dobra, to musimy się wrócić, nie wiem, muszę jeszcze jakoś poszukać sposobu na to. I jeszcze kolejną kartkę tutaj znalazłem leżącą. Case Update Report, okej. Case numer 7, The Teacher. Czy to będzie Banbalina? W takim razie zapewne tak. Sobie zeskanujmy ponownie ten kodzik. Otwórz łącze i luknijmy. Okej, to jest zdecydowanie Banbalina, bo bo widzicie tutaj jej kokardkę. Jej czerwoną, uznaną już kokardkę. A ja dalej nie zdobyłem białej karty. Spędziłem tutaj jeszcze 10 minut, przyprowadziłem tutaj ze sobą drona, już chciałem tutaj wjechać, nie wiem, bo tu pewnie będzie oko tak naprawdę. Po czym zauważyłem tutaj przycisk. Wow, naprawdę tyle czasu zmarnowałem. Okej, nic nie mogę zrobić. O, mamy Stinger Flynna. Siema, mordo. I... Okej. You diligently wait for the moment you leave this wretched place with your child in hand. No, to jest nędzne miejsce. Tak, zgadzam się z tobą. Not to undermine your efforts, but I fear that moment may never come. Why? Czemu? I cannot let it happen. And I will gladly show you why, but after I do, you take my advice. Okay. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. And I promise you, tomorrow will be a better day. Znaczy, no ja się zgadzam z tobą, tylko że... O, wow, coś mi zrobi. Co się ze mną stało tak właściwie? Gdzie my jesteśmy? What the fuck? Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Excuse me, co się tutaj dzieje? Wow, okej, dobra, tego się nie spodziewałem. Ej, to są te piłki do kosza z okularami. To jest naprawdę akurat najstraszniejsza rzecz z tego całego Garden of Banban. Te duże monstrum, czymkolwiek to jest. Kto tutaj będzie? Konewki tutaj będą. Super, a tam są kręgle. Czyli co, musimy podejść do tej palmy, czy może tam do tego Stinger Flynna? Chyba do Stinger Flynna. Ja ci kręcę, co tu się dzisiaj dzieje? Widzowie, naprawdę ten Garden of Banban 3 jest dziki. Siema, Stinger Flynn. Welcome to my home. Aha. Czemu to jest auto? Or at least, I was supposed to be the home. Down okay. In the dark and cold depths of the facility. The circumstances force you to do things that are out of your nature. Mm-hmm. When I feel that I'm straying too far off my original course, I head to the room you found me meditating in to mentally regroup. Okay. I come to this place. And then I'm reminded that what I'm fighting for is worth all of this pain and suffering. No rozumiem, cierpisz. None of this is real. But it all could be. I have never had actual sun rays touch my skin. Can you imagine that? And I yearn for the day that they finally do. Mm-hmm. I need the children to achieve that. But do not worry. I will practice the safest of procedures. Whatever okay. I decide to do with the adults, I will make sure to keep one alive and sane so that the surviving children are delivered to the surface safe and sound. And of course, to deliver me to where I choose to be. No okej, okay, rozumiem w takim razie. To live the simple life of a completely brainless jellyfish. Just munching on shrimp and avoiding getting eaten by turtles all day. Mm-hmm. You never appreciate how calming it is to have no conscience until you have one. I admire your courage. So I'm bardzo dużo gadasz, kolego. Take it. That way you won't lose both your life and the chances of your child. Co dostanę od ciebie? Co dostanę od ciebie? Możliwość wyjścia stąd? Dobra, to było dzikie, to było coś. God damn it! Nie wiem. Wow, trochę mam takiego... Co to się stało? Gdzie my znowu jesteśmy? No liver, no intestines. Banban! Co? O, jak ty wyglądasz?
Nie mam wnętrzności? Co ci się stało? Co ci się stało i czemu ja tu jestem? Kto mnie tu zaprowadził? What? To Flynn mnie tu zaprowadził? What the fuck? Okej. Okay. Kolejna cutscenka? O mój Boże, jestem Stinger Flynnem? Nie gadajcie, że jestem Stinger Flynnem. Czy to jakaś jest retrospekcja? Jestem Stinger Flynnem? Naciśnij prawe, aby strzelić. Czym ja strzelam? Co tu się dzieje? Ale... jakie śmieszne skakanie! Ej, jesteśmy tutaj, gdzie w drugiej części byliśmy. Stinger Flynn Mission. Okej, okay, seashells. Dobra, 8 seashellsów. Ale to co? A, karta. Zielona karta. Czy my staliśmy się Stinger Flynnem? Naprawdę? Wow! Dobra, to o takich morfach to ja jeszcze nie marzyłem, widzowie. Zatem co? Idziemy sobie na górę. Czyli mamy kartę. I co? Otwieramy sobie? Nie. A tutaj sobie otwieram? Otworzę chyba? Nie, nie wiem. Co tu się właściwie dzieje? Wow! Ale tu jest ciemno. What the fuck? A to się odbija? To ja strzelam tym gdzieś? I? To się... What? Okej. Okay. Dobra, co ja mam zrobić? Jest jakaś misja czy nie? Bo niby zdobyłem jedną kartę. Co jest? Nie mogę skakać. Nagle nie mogę skakać. Halo? What? O, nagle już mogę. Co to się dzieje? O co to chodzi? Nie potrafię wam powiedzieć, widzowie. Czy my mamy poważnie w to zagrać tutaj? Może ja mam strzelić? Tak, chyba ja mam strzelić. Okej. Okay. Czyli my tym razem jako Stinger Flynn tutaj gramy w to i strzelamy? Wow! To się nazywa recykling minigierek, czyli gramy w to samo co w tamtej części, ale zamiast podchodzić do tych armatek... Okej, okay. Dobra, ale ważne, że tutaj nie podchodzimy do tych fajerwerek i nie podchodzimy do tych armat całych, tylko no, możemy sobie prawym przyciskiem myszy strzelić. Dobra, witamy, druga część. Gdzie będzie tym razem? Tutaj mamy. Trafimy? Nie trafiłem? Udało się? O, okej. Okay. Mieliśmy chwilkę na to. Dobra, z której teraz strony? Z tej strony, dobra. Czyli muszę pamiętać, że muszę troszeczkę nad przyciskiem strzelać, aby trafić. I teraz z której? Z tamtej znowu, dobra. I chyba to było trzy razy. Czy cztery? Cztery razy, okej. Okay. Z której teraz? Znowu tutaj. Okej, okay, nie jest to takie trudne, jakbym pomyślał, tylko... No szkoda, że to tyle razy muszę przechodzić. I co, i pewnie runda trzecia teraz. Jeszcze ten przycisk... na dole. Mhm. Obserwujmy. Dobra, tutaj. Mamy z głowy. Ale w razie czego chyba nie mogę używać. Nie, nie mogę używać armat. Dobra. Czy z tej, czy z której będzie? Znowu tutaj. Wow, ale mi się przyfarciło znowu. Okej. Okay. Dopóki nie będą te na dole, to jak dla mnie może tak być. Why not? Gdzie teraz, widzowie? Gdzie teraz będzie? Chyba na dole. Mamy to. Dobra, szybko na górę wracam. Tu, 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 tu. I obserwujemy. Mhm, mhm. Znowu tu na dole. Okej. Mamy to. Dobra, i czy jeszcze będzie jeden? Ostatni już chyba, piąty. Ostatni, piąty. Tutaj, bardzo ładnie. Tu w ogóle nie było ani razu. I co, i to wszystko? Wszystko. Dobra, czyli to już mamy zrobione. Zatem otwierają się tutaj drzwi. I co teraz? Mam kliknąć przycisk? Chyba tak, bo tutaj chyba nic nie mogę więcej takiego podnosić. Chyba nic więcej nie dostanę. Zatem otwórzmy sobie. I co teraz? Czy mogę się teraz wrócić? Chyba tak. Bo tędy nie ma żadnego przejścia. Dobra. Ja już szczerze nie pamiętam tego układu planszy z gry numer 2.
czyli z poprzedniej części. Ale tak, otworzyliśmy sobie... O, wow! No tak, przecież tutaj będzie nas ślimak. You are not one of them. Kgonił. You need to hide. They are coming. Okej. To już koniec? Tyle? What the fuck? Znaczy, koniec oczywiście tego segmentu. Okej. Okay. Sheriff Toadster Mission. Criminals. Dobra, 10 kryminalistów musimy zdobyć. Więzienie Sheriffa Toadstera. Dobre. Okej. Okay. Oh, what? Ale się kamera nagle zmieniła. Toadster's Jail. Witamy, czyli żyjemy z powrotem. Okej, czyli to był taki segment za Stinger Flynnem. Jasna sprawa, to witamy. Co to jest? Czy mamy to zbierać? Te kuby? Tak, mamy zbierać kuby i to chyba będą właśnie te... ci złoczyńcy. Tak, dobra, czyli 10 takich mamy zdobyć. Prosta, fajna minigierka, tutaj będzie kolejny. Pod tym drzewem nie mogę za bardzo przechodzić. Kolejny tutaj. Widzę tutaj, mamy jakiś ogród. O co chodzi z tym ogrodem? Co tutaj się dzieje? Co to za duże pomieszczenie? Kolejny się tutaj skrywa, już nawet nie wiem ilu mamy. I o co z tym chodzi? To jest jakieś skakanie po czymś? Że mogę skakać? I don't know. Kolejny tutaj sobie siedzi tak wygodnie. Kolejna karteczka, pewnie kolejny case. Case Update Report, numer 6. The Devil. Okej. Ja coś podejrzewam, że to jest Banban w takim razie. Skanujemy sobie, zobaczmy. Otwórz łącze. Tak, to jest na bank Banban. Bo są te, te rogi całe. O. Tak, dobra, pokazałem wam. Są te rogi jego, więc to są informacje o nim. Mogę, dziękuję. Te kartki tak naprawdę, one poszerzają lore gry, ale jakby nic takiego, co mamy się dowiedzieć ważnego, nie dowiadujemy się, więc troszeczkę je pomijam. Jakby możemy sobie to przeczytać później, ewentualnie jak zakończymy grę, bo powinny być te kartki w collectibles. Ewentualnie możecie wy zastopować filmik. A co tutaj jest? Press me to start round one. Okej, okay, dobra, ale na jeszcze was tutaj zbiorę. I pytanie, czy to już są wszyscy. A co tutaj jest? Jakby mogę tutaj potem chodzić. Okej, okay, to dobra informacja. Ilu was tutaj już jest? Złap przestępców. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli jeszcze dwóch mi brakuje. Dwóch wiaderek. A, no tak, jeszcze tutaj na górze. A co to jest? Boss? Boss room. Okej. Okay. Czyli jeszcze tutaj jeden, o jest dziesiąty, dobra. He's not bossy, but he's the boss. To dziękujemy. Coś tutaj będzie, o jest przycisk. Coś uruchomiłem. Pytanie tylko co. Aha, takie platformy. Okej, okay, próbujemy. O, dobra i o. I coś tu będzie? Będzie, kaseta VHS, dobra, czyli będziemy mogli sobie to później odtworzyć. Super, super, już mamy pierwszą tajemnicę tutaj z głowy. O, tajemnicę, znajdźkę taką, którą możemy sobie później zobaczyć. Akurat w formie filmiku bardziej lubię odkrywać lore niż czytać suchy tekst, taką suchą kartkę jeszcze wam tłumaczyć tutaj. Mamy niebieską kartę. Niebieska karta, co nam pozwoli? Chyba nie wydostaniemy się jeszcze stąd. Musimy pójść tutaj na górę i zagrać w tą mini grę w takim bądź razie. A i do tego akurat potrzebowałem niebieskiej karty. Dobra, co pan Sheriff Toadster mówi? Follow the light trail and jump on the light... lights as they appear. Czyli musimy skakać na lampy. Dobra. Okej. Okay. Super, okej, okay, czyli takie coś. Mamy. I pewnie będzie coraz szybciej. Wolę tak skakać. Bo jakbym miał się pomylić, to byłoby słabo. I udało nam się. Co my mamy? Czapeczkę dla naszego dronika na bank. Ale nie podoba mi się, więc nie będę chciał. Runda druga tutaj będzie. Follow the light trail. Dobra, dobra, to samo. Okej. Okay. Gdzie to się zacznie? Podejrzewam, że jeżeli coś źle zrobię, to... Sheriff Toadster nas tutaj będzie chciał załatwić. Okej. Okay. Super. I co? I teraz tu ostatnie.
Mamy, udało się. Okej, okay, i co w zamian dostaliśmy? Pewnie wyjście tam będzie. Tak, wyjście, jest, udało się. Zrobiliśmy to. Jestem ciekaw, czy jakbym to spartolił, to od zera, czy nie? Chociaż podejrzewałem, że żadnego jumpscare'a bym nie miał. W takim wypadku. Więc wróciliśmy się tutaj. Okej, okay, idziemy do Nabnaliny. A czy jakąś płytę tutaj odkryłem? Nie. Nie masz żadnych płyt audio do odtworzenia. Ale wiecie co? Ja mam taki Oho. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. Oj, nie wiem, czy mogę ci zaufać, typie. Progressive sector, but we have something more important to deal with right now. Co niby? See Nab's room? It's open now, which means he's inside. Mhm. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. No, współpraca z tobą mi nie przypada do gustu. Aha, czyli najpierw idziemy do sektora medycznego. Dobra, czyli musimy pojechać tu. Ale co chciałem zrobić? To najpierw pojechać sobie tutaj i żebyśmy wspólnie zobaczyli ten cały filmik, bo zdobyłem jedną z kaset VHS. Zatem wróciliśmy już do tego ziemnego sektoru, Ground Sector, i zobaczmy, czy możemy odtworzyć film. Tak. Zobaczmy, co tutaj jest. Coś tutaj skacze. Co to jest? To jest żaba, okej. Okay. Zdecydowanie to jest żaba i... Jakieś są kropki na samym środku i one idą aż pod ścianę i to tyle. To jest tyle. Nie masz taśm do odtworzenia. Dobra. Puff, jakby... Nie wiem, co o tym myśleć. Dobra. Inaczej, mam taką sugestię, że niby tutaj mieliśmy do czynienia z tym, że wszystkie te potworki są na bazie zwierząt, tak? Kapitan Toaster, no to wiadomo, że to jest żaba czy tam ropucha. Czyli co, w takim razie oni porywali zwierzęta i zamieniali je w potwory? To mam rozumieć? Okej, okay, nie wiem, ale wiem tylko jedno, lecimy sobie do medical sektoru. Ja oczywiście jestem debilem, więc w międzyczasie postanowiłem sobie na górny monitor, dlatego będę czasem w taki sposób zaglądał, dać sobie ściągę z nazwami potworów. Zrobiłem sobie screenshota, Gwyn Bonsilia, Slow Celine i tak dalej, że jak... pomylę się, albo będę pewien, że się pomyliłem, to żebym mógł się szybko poprawić, bo chcę wyjść na profesjonalistę w waszych oczach. Staram się tutaj nadrobić po prostu te moje zaległości z nazwami tych postaci, bo po prostu je zapominam, no i tyle, jest za dużo ich. Dobra, dotarliśmy do tego medical sector. Witamy w takim razie. I co my tu mamy? Wow, to wygląda na taki zacny szpital. Pochodźmy sobie może tędy? Tutaj nic, tu będzie zamknięte, tu tak samo. Jak tutaj widzę, że jest zalepiona dziura, to znaczy, że nic nie będzie, więc nie ma co. A tutaj są deski. Okej, okay, niepokojące jest trochę to pomieszczenie. Te całe, te wszystkie korytarze. Mogę sobie drona tutaj zmodyfikować, ale zostawię sobie mojego kowboja. I znowu tutaj mamy tą wydzielinę. GV. Te beczki z tym GV. Wow, okej. Okay. Czy mamy kartę? Nie, nie mamy karty, czyli zdecydowanie musimy się wrócić i tam sobie tutaj kontynuować to. Te wydzieliny, coś mi się kojarzy, w grze numer 2 mieliśmy z tym. Ale co dokładnie, to już nie pamiętam. Czemu jest tutaj tak ciemno? What the fuck? A good doctor knows to prevent excess givanium from depleting. What the fuck? When Nab escaped, it wasn't long before workers started to disappear. Of course, precautions and training can only get you so far, so we had to think of a permanent solution. Nablina was that solution. We had a theory that Nab... Ale echo mam! We never got to prove this theory right, as the collapse happened during the surgery. That's where you come in. You'll be carrying out the final steps of said surgery. Operacje na nim będziemy... Givanium-related procedures are very delicate. Givanium. So I'm going to need you to pay very close attention to these instructions. The hard part is already done. All you need to do is mix the right concentrations and injector with it about 6 times? Okay. The machine with the droplet symbols is where that's done. When it's time, the screen will light up with the symbol of the needed concentration. Za dużo tutaj jest tych... For simplicity, the concentrations have been represented by colors. Mix and achieve the right concentration. Then collect it in the syringe and give it to Nabnali.
The machine with the colored pipes will occasionally shift to the wrong colors. And when that happens, use the given tongs to revert them all to their normal state of green. The buttons on the walls will also malfunction at times. When that happens, hit any ones that are lit with your drone. The excess Jivanium that you can find in the room will deplete when anything malfunctions or when a concentration is needed to be delivered. The procedure stops if any of the four depletes complete. And what happens next is never good. Only the best of us perform Jivanium procedures, but we don't have much of a choice. What the fuck? Ale to jest zawiłe. I co mam teraz zrobić? Start procedure. Okej, no to próbujemy. Chyba? Czy nie? Możemy? Ale ona Nabnalina. Co mam zrobić? Mogę tu coś klikać? Nie, nie mogę nic klikać. Tutaj tym dronem też nie mogę podlecieć. Zobaczmy. Nie. What is this exactly? Why? Czemu nie mogę tego kliknąć? Może tutaj muszę wziąć najpierw te rzeczy. Aha. Teraz nie. Okej, to może to urządzonko? Te szczypce? Też nie. Coś muszę pobrać, dobra. Correctly mix, tornical surprise back to... Okej, czyli tym dronem mam wciskać po prostu te przyciski tylko wtedy, jak to będzie po prostu przydatne, tak? Ale o co z tym chodzi? Mogę od ciebie pobrać? What the fuck? Start procedur? I o co teraz chodzi? Mam wybierać. Czerwony. I mamy? Czy nie mamy? Czy jak to wygląda? Jeszcze raz, czerwony. Okej, pilocikiem muszę wjechać. I? Kliknąłeś? Nie? No, chłopie. Co teraz? Na pewno to. A, i tutaj, dobra. I wstrzykujemy. Tak to mam rozumieć? Dobra, to teraz... Oj, chyba spartoliłem. Nabnalina, nie! Nie wstawaj nawet. Oh, fuck, dobra, czyli... czyli muszę jeszcze raz to robić. Wow. Dobra, to powiem wam, to nie jest łatwe. Muszę tutaj naprawdę się skupić i ogarnąć, co tutaj trzeba zrobić. Naciśnij E, aby kliknąć reinkarnację. Wow, to nie jest łatwe, widzowie. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Za dużo rzeczy naraz muszę robić. Czyli zatem, biorę sobie to. Nabnalina się kładzie. Nawet nie zostało wyjaśnione, że muszę to zrobić. Start procedur. I co? Żółty, dobra. Żółty, czyli czerwony i zielony. A dron już musi lecieć, czy nie? Chyba nie. Dobra, kolejny. Tak samo, czerwony i zielony. O, wow. Dobra, znowu to samo. Siema, starałem się jak tylko mogłem. Nabnalino, nie rób mi tego. Ja cię kręcę. No dawaj już tego jumpscare'a. A, obróciło mi ekran. Okej, czyli muszę też bardzo spoglądać na to, czy ten dron mi leci. Znaczy, czy te przyciski się zapalają, żeby tego drona przywołać. Ale też najgorsze jest to, że ja muszę podchodzić do tych ścian. Wow, to nie jest łatwe. Oj, to ja muszę naprawdę co chwilę spoglądać na tego drona. Dobra, jeszcze raz, kolejna próba. Czyli... No, na razie sobie to zróbmy. Na razie to. Start procedur. Już? No, leć.
Udało się. Dobra, najpierw żółty, czyli czerwony i zielony. Znowu? Serio? Czy jeszcze nie? What the fuck? Dobra. Oho, kolejny raz. Tym razem tutaj. No, dajesz. No halo, dronie! Ej, ja nie miałem czasu nawet na to. What? Coś jest nie tak. Dobra, kolejna próba. Jasno-niebieski, czyli niebieski oraz zielony. Okej, obserwujemy przyciski. I mamy to. Dobra. Będzie kolejny jakiś przycisk? Czy nie? Dobra, teraz jeszcze raz. Why? Ej, coś ja tutaj nie rozumiem. Coś ja tutaj naprawdę nie rozumiem. Why? Spartoliłem już. Dobra, jeszcze raz spróbujemy ludziska, czyli robimy kolor niebieski i niebieski i od razu tutaj jedziemy tym dronem. Ja to postaram się ignorować, nie wiem po co jest ta szafka LED-owa w takim razie. I teraz bierzemy sobie tą strzykawkę. Bierzemy ją sobie. Bierzemy jak najszybciej. Nabnalina, proszę tylko. Dostarczone? Dostarczone, super. Super. Patrzymy też od razu na te LEDy. Co teraz potrzebujesz, kolego? Koleżanko, znaczy się. Nic nie potrzebujesz, okej. Potrzebujesz, żeby tutaj kliknąć przycisk. I niebieski teraz kolejny robimy, dobra. Kliknięte, super. Okej, ta szafka jest naprawdę niepotrzebna, się okazuje. Jak to ignorujemy? Wow. Aż jestem, powiem wam szczerze, zdziwiony. I teraz pewnie będzie kolejny przycisk w takim bądź razie. Zatem obserwujemy, widzowie, obserwujemy, co tutaj będzie. Mamy. Leć, droniku. I teraz kolejna strzykawka na bank będzie. Mhm. Co się pojawi? Co się pojawi? Czy się pojawi? Powinno się pojawić. Tak, jasno-niebieskie, dobra. Czyli niebieski i zielony. Od razu wezmę sobie pilocika. O właśnie, idealnie. Bo tak coś myślałem, powiem wam, że się zapali. I... mamy już trzeci punkt, czyli ta szafka LED-owa jest bez sensu! To się nic nie robi! Okej, pilocik, bo myślę, że chyba kolejny przycisk będzie szybciej. Mhm. Faster, to jest moja 10. chyba próba. Kolejny raz tutaj. Dobra. Będzie kolejne? Chyba będzie, widzowie. Może jednak pilocik? No, dawaj, nabnalina, dawaj. Musisz wstawać. Wstawaj, nabnalina. Taki jasno-zielony. A, zielony, czyli zielony i zielony. Dobra, przycisk. Ty jedziesz tu, bierzemy sobie tu. I zielony oraz zielony. Ta szafka LED-owa, czy jakkolwiek ta ściana z LED-ami jest bez sensu. Dobra, kolejna strzykaweczka, dziękujemy. Naprawdę, to narzędzie jest bez sensu. Okej, czekamy. Na spokojnie. Cyk. I... kliknęło się. I co teraz? Co teraz, moi drodzy? Niebieski, okej. To zmieszajmy sobie od razu. Niebieski i niebieski. I tu zaraz pewnie będzie przycisk. Dlatego wstrzymajmy się jeszcze. O, zrobiło się, dobra. Jak to nie? Jak to nie? Nie zdążyłem? No chyba sobie ktoś jaje robi. Naprawdę nie zdążyłem? Wow. O wow, tyle się starałem tutaj. Nie było żadnego dźwięku, że tu się już przycisk kolejny zrobił. Nabnalina, po tym wszystkim...
Jest! Udało się! Nareszcie! Matko Boska, po tylu próbach! O, ludzie! Ja chyba, jak patrzę na to, ile nagranie trwa, spokojnie z 40 minut ja tutaj się nasiedziałem. Tyle prób, ja na pewno jakoś to wam zmontuję, pokażę wam w timelapse, co musiałem robić, ale ignorowałem to i się okazuje, że na samym końcu mnie ona ciągle zjadała mimo wszystko i zacząłem jednak to robić, ale powiem szczerze, zwracać uwagę na te przyciski, zwracać uwagę na tą całą szafkę i zwracać uwagę na to, co tutaj się wyświetla, to jest bardzo dużo. Czyli jednak mamy zrobić to, co tutaj wyświetla się z tej instrukcji, ale za bardzo nie wiedziałem, po co to jest, o co z tym chodzi, tak? Więc wow. Zatem, ludziska, no, zbierzmy tą kartę. A, to jest nagranie? Excuse me, to jest Ona tu jest? Co ty tu robisz? Bachbalina? Co ty tutaj robisz? Znaczy, nabnalina, przepraszam. Aha, nagranie. Kolejne. I hope that wasn't too hard. Chamie, to było naprawdę trudne! Okej. Okej, a tu nie mogę przejść, dobra? No to w takim razie, no musimy się wrócić. I witamy bardzo, bardzo serdecznie, jesteśmy już z powrotem w tym sektorze wodnym. Już nagranie u mnie trwa 1,5 godziny, wow, to naprawdę jest to długi już chapter. Na pewno dłuższy niż jedynka, na pewno dłuższy niż dwójka. Dobra, co my teraz mamy? Tu się zamknęły drzwi? Spider Assembly Cult? Stay away from doors and windows. Oh fuck! Nabnap tu chodzi. Okej, witaj Nabnap. I co mogę zrobić? Czy coś mogę zrobić? Czyżby? Nabnap i Nabnalina? Mieli się spotkać? O, i co będzie? Co będzie? Czy w takim razie... Co teraz? At last. He's no longer miserable. A, i poszli sobie, okej. They both weren't originally members of the mutants below. They certainly fit. This is... O, czyżby? Stinger Flynn? Co? Co się dzieje, Nabnalina? Gdzie jest Nabnap? What the fuck? A tutaj nic nie będzie? Tu jest zamknięte dalej. Okej. To co, do Stinger Flynna lecimy? W takim razie po co? Bo ja nic tutaj nie znalazłem, nic nie dostałem. A zaraz, poczekajcie, bo tutaj coś leży. Czy to będzie jakaś czapka? Co to jest? Czapka urodzinowa, wow. A to mi się przyda do czegoś? Chyba nie. Ej, zobaczmy, czy tutaj Stinger Flynn może jest. Czy zniknął. O, nie ma Stinger Flynna, on zniknął, wow. Okej. Tylko co w takim razie mam teraz ja zrobić, bo jakby gra mi nic nie wytłumaczyła chyba. O, dobra, chciałem się stąd wydostać, a tu Stinger Flynn się pojawił. Co ty ode mnie chcesz, Stinger Flynn? An old friend needs you a lot more than I do. Jaki stary przyjaciel. I already have more than enough subjects to move forward with my aspirations and my ultimate mental refinement. Co ty chcesz? Okej, pacniesz mnie w łeb teraz pewnie, tak? Aha, nic. Ach, czemu to tak wygląda? Ja myślałem, że on mnie pacnie, nie wiem, a nie wiem, bierze sobie tą łapkę. Oho! Jedziemy sobie. Czyżby Opila Bird? Hey, you. Captain Fiddles? Ban? Can't blame you for taking a nap. Coś za nami chodzi. Like we've been in this car forever. Co to jest? Czemu tak chodzi? So, Stinger, when are we arriving at this place called Beach? I believe we are lost. Właśnie. Co? Opila Bert jak skrzekła. Dobra, Stinger Flynn, no. Nice. I co teraz? You had one job and you messed that up somehow. O co tu chodzi? Can you at least put some music on since we're gonna be out here for a while? What the fuck? Ej, mam nadzieję, że to nie będą copyrighty.
That's dzieje? What I'm talking about. O co to chodzi? Why? Kto tam chodzi z tyłu? O pila. What the fuck? Awesome. Captain, what about you? Właśnie. Captain Fiddles. Captain? Właśnie. Powiesz coś? A on chyba nie jest gadatliwy. Okay, he's in answer. Why? Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jedziemy? Can you stop vocalizing for just one second so I can focus on the road? Ale kto śpiewa? What do you mean focus on the road? We've been going in circles for hours. No właśnie. Never trust a jellyfish. Am I right, Opila? What the fuck? What the fuck? O co to chodzi? If your pathetic mouth utters another infuriating sentence, I will stuff your whole body. Ale ja nic nie powiedziałem. O! To żeśmy przewalili ładnie. Co? Excuse me? Co tu się dzieje? Dobra, my chyba tu wracamy. I co, jesteśmy no Stinger Flynnem. What the fuck? Co to jest? Czym to jest? Co to za łapa? Jumbo Josha? Czy czyja? Kartę mam odpalić? Tak. Ale nic więcej nie widzę. Gdzie my jesteśmy? Odpalmy sobie tutaj. Raz i dwa. To widzę, są takie dodatkowe segmenty. No to kolejny. Raz. I dwa. I co jeszcze tutaj? Aha, nie. Okej, okay, otwiera się. No to zapraszamy. Co tu się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Co to są za jakieś minigry? Raz. Oh. Okej. Okay. Aha, czyli muszę tak wcelować. Ach, nie trafiłem. To zrobione. To zrobione. Fuck, jeszcze. Tu jest. Jest, mamy. Mamy to. Dobra, i co? Level drugi będzie szybszy. O, oh, goddammit. Co żeście to twórcy zrobili? A za wysoko chyba. Okej. Okay. Źle. Dobra. Tego mam. Tego mam. Dobra, teraz ten jeszcze został. Okej. Okay. Mamy to. Dobra, udało się. O, what? No chyba kogoś powaliło coś. No to jest takie na byle jak. Czemu to jest takie szybkie? To jest na farta. Absolutnie. Dajesz, 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 dajesz. Jeszcze raz, no. Stinger Flynn, traf! Poważnie. Nie mogę tego zmniejszyć jakoś? Wow. Wow. O! Nareszcie. To było 300 na farta. Okej, okay, tam jest to pomieszczenie z tymi chemikaliami. Givarium. Givarium, tak to się nazywa? Give, wiecie co to jest give z angielskiego, że dać. No to daj anium. Nie wiem jak to przetłumaczyć. Dobra, witamy. Givanium, tak. A, i na tym się pewnie kończy ta cała sekwencja. Okej, okay, dobra, czyli tak na chwilkę staliśmy się Stinger Flynnem. Ach, zawsze to jest jakieś urozmaicenie, no nie będę narzekał. I co, i teraz pewnie będziemy w kolejnym sektorze. Bambalina! Siema! Siema, Bambalina. Okej. We could use that to our advantage to try and escape. He cannot know that we're alive. Okay. Every time we move or change something in the room, let's make sure that it's back to the way it was before he checks in on us again. This way, we can inch our way towards escaping, all while he doesn't suspect a thing. Mm-hmm. In other words, from his point of view, the room must remain unchanged. No okay, bo inaczej nas złapie. The lights change color, so run back to your chair when the lights change. Dobra. I don't know where to start though, so you give it a try. No okej, to zobaczmy. End training? Jakby o co tu chodzi teraz?
Co mam tu zrobić? Nie masz żadnych kostek do postawienia. To zamknijmy. Co, i muszę wtedy wracać na swoje miejsce, tak? Tutaj coś? Nie. Tutaj nic nie będzie. Super Secret Jumbo Joe's Lounge. Are you cool enough to enter? Chyba nie. Okej, okay, you were cool. Okej, mogę filiżankę? Nie. Co tu się dzieje? What the fuck? Otwórzmy. I... Co, mogę? O, what? O co chodzi z tym? To zamknijmy te drzwi. Quick, sit down. He's coming. O, czy było tak jak było? Czy było tak jak było? Bo to jest chyba trening, czy nie? Gdzie jesteś, Jumbo Josh? Czy ty to stąd będziesz podglądał nas? Tak, stąd. Co tam, Jumbo Josh? No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. O. Czy to już jest po nas? Oho, oho, dziękujemy. Aha, czyli trzeba będzie jeszcze raz chyba. Okej. Okay. Nie rozumiem tego tak szczerze. Kliknij, znaczy mamy tutaj E. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Jakby co my mamy tutaj zrobić? Mamy przejść? No mamy się jakoś wydostać, ale za każdym razem musimy uważać, żeby on... On tutaj. End training. Może... nie? Dobra. A co tutaj jeszcze jest? What? Nie masz żadnych kostek do postawienia? Okej. Nie masz żadnych kostek, nie masz żadnych kostek. Czyli co, mam zabierać sobie kostki? Zamknijmy. Tu było otwarte? Tak. Wow. Nie czaję tego. To w takim razie, no weźmy stąd. Pff, i nie wiem. Tutaj? Postawić mam wszędzie? No to zobaczmy. Nie mam żadnych kostek? Excuse me? No i nie mam czasu, no i teraz zobaczmy. Czy przyjdzie i mnie uderzy? Bo jakby ja nic więcej tu nie zrobiłem. Drzwi są tak samo. Tutaj zamknięte, tu zamknięte i tu otwarte. Tylko pozabierane są kostki stamtąd, ale jakby... A, tu jeszcze przecież były kostki. No tak, nie wiem czemu nie zauważyłem ich. I co, i przywalisz mi, czy nie? Zobaczmy. Sia? No, that's not how the secret club's Aha, o to mu chodzi. Dobra, czyli tego nie mogę tykać. Okej. Dobra, już trochę wiem więcej. Aha, bo stąd bierzemy to i to z powrotem dajemy, chowamy. Okej. Okej, w taki sposób. Dobra. To teraz co? Nie wiem. Gdzie możemy zostawić te kostki? Tutaj zostawię kostkę? I co wtedy? Otwórzmy sobie. Ale nie mogę tutaj nic przejść ani zrobić. No nie. Mogę sobie tak klikać i nic się nie stanie. Tutaj w takim razie... Postąd nie wezmę. No nie. Mogę tylko tak sobie postawić. No i co? What? O co chodzi? O co tutaj chodzi? Oho, muszę siadać. Quick, sit down. He's coming. No i co teraz? No, that's not how the secret club's entrance is supposed to be. Why? Jak źle, może jeszcze kolorystyka musi być dobra. O, goddammit, o, to jest ciężkie. Upewnijmy się, szary, zielony, czerwony, żółty. Albo szary, czerwony, zielony, żółty. Albo nie wiem, zielony, dobra. Jakoś to postaram się zapamiętać.
Czyli... A nie, no to się... To się dobrze układa. Chyba. A nie! Szary... Zielony, czerwony, żółty. Tak to było. Szary, zielony, czerwony, żółty. Dobra. Bierzemy. Szary, zielony, czerwony, żółty. Tak to chyba było. Trudno. Inaczej ja nie wiem, jak to zrobić. No ale... I co tutaj mam zrobić? Stąd? Okej. Okay. Stąd? Nie wejdę. Muszę o tak. Muszę o tak. Okej, okay, okej. Okay. Już teraz kapuję więcej. Mam już teraz 3. Zbierzmy, zbierzmy. I teraz powinniśmy się chyba tutaj wrócić. Najlepiej byłoby na spokojnie właśnie, bo teraz będzie właśnie Jumbo Josh. I błagam, jeżeli coś tu będzie źle, to nie wiem, naprawdę. Jumbo Joshu, jaki wyrok? Proszę. Czy będzie okej? Okay? Chyba jest okej. Okay. Pan Balina nic nie mówi. O, tak! Jest, idealnie. Dobra, i teraz. Jak tu się przedostać? Na pewno... Stąd nie mogę. Mhm. Czyli tak, stąd. Okej. Okay. Okej. Okay. Musisz być na stałym gruncie. Ale to jest zagadka! O. No dobra. A mogę jedno na drugie? Nie, nie mogę jedno na drugie, okej. Okay. Okej, tutaj mogę jeszcze dronem podjechać. Jak sobie tak patrzę. I chyba nawet tak powinienem najpierw zrobić. Naprawdę nie dolecisz tam? Droniku? Szybko. Fuck. Fak, wracamy się znowu. Dobra, to trochę trzeba jednak pomyśleć, czyli wydaje mi się, że powinienem najpierw pójść do tego pomieszczenia, a dopiero potem tutaj, bo brakuje mi jeszcze kosteczek. No! Those orange squares you placed weren't there originally. O, fuck, on to widzi takie rzeczy. Przecież ty nie widziałeś tego, jak ty mogłeś na to spojrzeć? Okej, okay, o tym będę musiał też pamiętać. Fuck, dobra, to nie jest łatwe, widzowie. To jest śmieszne, jak ona się na nas gapi tutaj. Siema. Nie ma mnie, siema. Nie ma mnie. Klikamy sobie tutaj te przyciski wszystkie. I czy coś mi to dało? Chyba nie. Dobra, może zamknę na razie. I tutaj już przeczekam na spokojnie, bo nie wiem co w takim razie dalej. Okej, okay, znowu się udało, dlatego z powrotem dajemy sobie to tu. A, dawaj, moja postacio. Wskakujemy tutaj i co mam tutaj dalej zrobić? Chyba mi brakuje tutaj czegoś. No chyba, że mam wskoczyć. No, dajesz? Kurde, jestem blisko. Jest, udało się. I... aha. Teraz czaję. Mogę? Czy nie mogę? To jak mam się tam dostać? Okej, chyba wiem, ale nie wiem, czy mi starczy czasu. Bardzo wątpię. Dlatego zobaczmy, o. Fuck! To nie jest... łatwe. Kurde. Zaraz mi się tu Jumbo Josh pojawi właśnie. Fuck. Zamykamy. I wracamy się szybko. Dobre, ale to nie jest łatwe. To jest taki platformer kategorii troszeczkę ciężkiej. Kolejna próba i wracamy się, czyli no niestety. Spartoliłem. Oj, spartoliłem, ja tam to zostawiłem. Aj! Why? Czemu ja tak zrobiłem? Kurde, i pewnie nie będę dał rady ze skoku to zabrać. Bo jak nie jestem w powietrzu, no właśnie. Muszę być na stałym gruncie.
Oj, muszę zacząć to od zera. O, jesteś tutaj, twoje oczy, jak ty paskudnie wyglądasz. Tak, naprawdę? Pokaż się. O! Aż wypadłem z mapy! Dobre to było. Okej, udało mi się kliknąć te wszystkie przyciski, dlatego od razu musimy tutaj uważać. I musimy wszystko tutaj już pozapalać, jak najszybciej, dawaj. Dawaj, jedziemy. Jedziemy z tym koksem, proszę. Proszę. Od razu, od razu. Ja już tu się przeszykuję. Zdążę? Najwyraźniej tak. Biorę to, żeby zapamiętać. I czy coś tam dostałem? Chyba coś tam dostałem, fuck. Dobra, to przeczekajmy to jeszcze. Na razie jest dobrze, zrobiłem to, tam będę pewnie musiał odebrać sobie kosteczkę. Okej, odpaliło się już z powrotem, Jumbo Josh dał nam spokój. Wróćmy tutaj na górę. Znaczy dokładnie do tego pomieszczenia? Okej, i otworzyło się tutaj coś. I tu? Wow, zielona karta? Czyżby? To miałoby być wszystko? Dobra, to zabieram ze sobą wszystko stąd. W razie czego zamykam i co, end training? Po prostu? Okej, otwiera się. What? Czyli bez tego środkowego pomieszczenia? Poważnie? Ty, faktycznie. Bambolina! Uciekasz ze mną? Mam nadzieję, że mnie tutaj nie przechytrzysz. O, tutaj te, Captain Fiddles są różne. I co tu, solitary jest jakieś? O, jest ta kangurzyca cała nasza. Tu ban. Każdy ma swoje pomieszczenie. Queen Bonselia, tak ona się nazywała. Okej, Bambalina, tutaj ty chyba idziesz sobie, tak? To ja jeszcze sobie wezmę kasetkę. A ty nie powinnaś tam spadać? Tam iść sobie? Czy coś? Aha, my tu się wróciliśmy. Okej, teraz wszystko jasne. Dobra, czyli co? Stąd możemy sobie jechać, ale jeszcze sobie sprawdzimy tą kasetkę VHS, którą zdobyliśmy w tym momencie. Wow, czyli wracamy się tu i ówdzie. Opila Bird, Opila Nest. Dzieciaki bawiące się w placu zabaw Opili Bird. I co, coś tu będzie? Czy to taki statyczny, rzekomy obrazek? Excuse me, to było wszystko? O, wow! To było naprawdę wszystko, widzowie. Całe nagranie. A gdzie Bambalina poszła? Gdzie myśmy ją zgubili? Czy ona poszła gdzieś na stołówkę? Może ona tam poszła? No dobra, czyli już cały wątek z Jumbo Joshem mamy z bani w takim razie. Dziękuję, Jumbo Josh. To co, do Medical Sector jedziemy, czyli musimy tędy i... O, tam daleko. O, pewnie nie widzicie, ale ja widzę. Na dobrą sprawę by wynikało, że jeszcze mamy połowę gry przed sobą. What the fuck? No widzowie, oj, to takiego długiego odcinka to ja się naprawdę nie spodziewałem, zatem... No, jeżeli dotrwaliście dotąd, to dajcie znać w komentarzu, napiszcie, nie wiem, hashtag herbata na przykład, że tak dla sprawdzenia, czy oglądacie jeszcze, czy jesteście tu ze mną, a my tutaj lecimy sobie dalej, Medical Sector, czyli co, połowa gry już pewnie za nami. I tu się otworzyło, a, zaraz, my tu byliśmy przecież, no tak. Ale mamy zieloną kartę, bo my tu jeszcze chyba nie skończyliśmy wszystkiego. Tak mi się wydaje, że zieloną kartę mamy. Tak, bo przecież tamten training course skończyliśmy. Zatem dzień dobry. Witam. Co tutaj będzie? Co za kartka? Management sense of humor is bad and no wonder this... Okej, czyli o problemach po prostu tutaj związanymi z potworkami, z tym wszystkim. Kapelusz kolejny i co to robi? Przepraszam bardzo? Okej, jakiś kod musimy znaleźć. Może jak po kolei one są? Od lewej? Nie wiem. Ty jesteś, później Stinger Flynn powinien być. I don't kurde know. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jaka jest tutaj kombinacja, dlatego no ja raczej nie będę metodą prób i błędów tak próbował. Zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj jest, czy czegoś nie pominęliśmy. Z tego co widzę, mamy wszystkie czapki, 7 na 7, zatem to cóż nam innego zostaje, bo tutaj chyba nic nie będzie. No nie, bo tutaj są złe wspomnienia, powiem wam. Dlatego nie, wracamy się i idziemy do kolejnego tego modułu, już modułu numer 4. I witamy, docieramy do Progressive Sector i chyba tutaj już będzie dalej
Już koniec fabuły praktycznie? Chyba tak. Otwieramy sobie. Znaczy, no nie wiem, czy jeszcze niżej nie zjedziemy na przykład. O, wow. Okej. Opila Bird. Tarta Bird. Mamy Tarta Bird? Kolejny jakiś? Protect your loved ones. They love you back the same. Okej, czyli też ona jest taka rodzinna jak Opila Bird. Okej, Jellyfish. Dobra, czyli na pewno tutaj będzie Stinger Flynn. Zobaczmy sobie w takim razie tego QR koda. Odpal się. Halo, zeskanujesz się? O! Okej, mogę sobie zobaczyć. Coś bardzo laguje mi dzisiaj. I mamy jakieś ząbki. Nic jakby wielkiego. O, piszą mi tutaj nic wielkiego, są ząbki. A zatem mam już 90% baterii, zatem już tutaj więcej raczej nie posprawdzam. Trudno się mówi. Gdzie my jesteśmy? Co to za pomieszczenie? Możemy sobie znowu skustomizować drona. Mamy obliczenia matematyczne. Licz z Opilą, znaczy z Tartą Bird w takim razie. Oh god, dobra. Czyli żeby przejść dalej, to muszę tutaj poklikać pewnie. A mogę tędy przejść? Chyba nie, na razie. A nie, mogę. Okej. Jaka mała Opila! Cześć, mogę cię wziąć? Oh, what the fuck! Okej, ona go broni. O, się zesrałem, powiem mam. No dobra. To było coś. Zatem na razie tam nie możemy przechodzić. Dziękuję, nie wiedziałem o tym. Czyli co, najpierw robimy to obliczenie matematyczne, w takim razie chyba tak. Okej. Jajko plus jajko plus jajko równa się 3, no dobra. Czyli tu... Okej. 1, 2... Okej. Zielony, znaczy ten, tarta to jest 2, boże, ona, on albo ona, ten tarta ma te oczy na zeza zrobione, to jest 2. Czyli co? Czyli Opila Bird to jest 4 w takim razie, tak? Tak, 4. Czyli tutaj będzie 5. Okej. I 4 minus 1, 3. Dobra, mamy to z głowy. A tutaj w drugą stronę równania, okej. To jest 4, myślę, tak? Boże, to jest tak głupia, muszę pomyśleć. Tutaj 2 minus 1 to będzie 1. To jest takie głupie. Co tutaj dalej mamy? 2 plus 1 to 3. A to Opila Bird z powrotem to było 4. Tak, to było 4. Jest, udało się. Co tutaj dostaniemy w takim razie? Mam nadzieję, że nie będę musiał kilka razy tego robić. Mr. Kabobman says, be yourself no matter the cost, unlike me. Mr. Kabob. Nie należy go ruszać bez jego kostiumu. Okej. Gdzie my jesteśmy? Co to są za jakieś labirynty? What the fuck? Co to są za jakieś podziemia? Przepraszam bardzo. Tak, mam tu otwierać te drzwi? Każde kolejne? Kartka. O, god damn it. Kolejny QR kod. Ja już nie zeskanuję, przepraszam. Okej, kolejne i to... Coś mi tu śmierdzi. Coś mi tu naprawdę śmierdzi. Ile jeszcze? Czemu to tak daleko jest? Dźwięk równa się alarm, równa się petarda. A tutaj petardę, żeby... Ptaka? Ale ja nie mam takich, że... O, co tam się dzieje? Pytanie, co w takim razie z tamtymi pomieszczeniami? I czy gra w jakiś sposób mi się to zapisze chociaż? Co to ma być? Przepraszam bardzo. Czym ty jesteś? Co to za żółw? Pan żółw? Okej. O, wow. Walnuję się zorem, dobra. To trochę niemiłe, kolego. Co teraz ty zrobisz?
Co to był za strzał? No dobra. O fuck! Nie zdążę. Teraz może. Jedziesz? Serio? O, 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 udało się. I co teraz? No dajesz. Okej, okej. Co z tą petardą? Bo nie rozumiem. Co z tą petardą mam zrobić? Czy dać mu do jęzora? Albo podejść? Dobra, spróbujmy. Chociaż nie, no nie dam rady. What the fuck? No to poczekajmy może na ten jęzor jakoś. Tu zapewne dasz tego jęzora, dlatego poczekajmy na ciebie. Nie rozumiem. Kim ty w ogóle jesteś? Dawaj, prawa. Okej. O, wow, naprawdę. Trafił mnie tym jęzorem? Tak łatwo? Ja myślałem, że tutaj... No, on mnie to nie dosięgnie absolutnie. Co? Co tu się dzieje dzisiaj w tym Garden of Bangman? What the fuck? Nie rozumiem tego. Za dużo tu jest jakichś takich niewiadomych. Nie rozumiem tej fajerwerki. O co? No, no i mamy walkę. Okej. Okay. Czyli tamto pomieszczenie z Opila Bird zupełnie zignorowane. O, super. Zdążę? Zdążyłem ledwo. No i co teraz? Znowu. Okej, po tamtej stronie się odpaliło. Dobra, poczekajmy na niego. Jeszcze raz jęzor. Jeszcze raz tutaj. Mhm, rób. Dobra. I co, i mamy fajerwerkę. I co z tą fajerwerką teraz? Dawaj jeszcze raz. No, 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 no. O, dałem ci fajerwerkę, kolego. O, oberwałeś. Dobra, teraz czaję. Okej. Znowu to samo. Dobra. Ej, to nie jest głupi sposób na walkę z nim. Żeby tutaj sobie czekać. Siup. Siup. No, podjeżdżaj. I gdzie ta fajerwerka? O, 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 ale było ledwo. Mamy to. Dobra. Okej. Okay. Ten z kulką. No, oberwałem! Poważnie! O, wow! Dobra, drugi raz mi się udało zdobyć kolejną fajerwerkę. Numer 2. I to jest dobra taktyka. Dawaj jęzora. Czekamy z jęzorem tutaj. Okej. Okay. I żryj to. I pewnie jeszcze trzeci raz i to będzie wszystko. Zatem, lecimy tu. Czekamy sobie. Na spokojnie. Gdzie będzie kolejny przycisk? Okej, wychodzi na to, że tutaj. Super. Idealnie, jak już jest dron. Zatem hops. Będzie sprawa z głowy. Będzie absolutnie sprawa z głowy. Dobrze nam się wylosowało. Język już tam leci. Mamy fajerwerkę kolejną. Czekamy, żeby go sprowokować kolejny raz tym językiem i mamy to zrobione. Super, cieszę się bardzo. Dajesz? Dajesz. O, jakbym teraz tak głupio skoczył, to bym się wkurzył na siebie. I? Jeszcze? Nie, to jest wszystko. Mamy to! Mamy to! I poleciał nie wiem gdzie. Super! Wow. Okej, okay, to oznacza tylko jedno, że mamy się dalej przedostać. Ale co z tamtym pomieszczeniem z Opila Bird? Z tym malutkim Opila Bird? Czy to był taki sus? Czy co? Albo mam się wrócić?
Zbierzmy sobie czapeczki. To są czapeczki dla Banbana? Wow, o co chodzi? Co to jest to po prawej? Co to jest za połączenie jakiegoś, nie wiem, owłosionego bardzo na fioletowo Hagiego Wagiego z jakimś zielonym ludkiem, Jumbo Joshem? What? What is this? Is this a crossover episode? Czyli mam się wrócić. I chyba mam ubrać tego gościa w takim razie. Całą tą drogę mam się wracać. W ogóle co to są za podziemia zupełne? Gdzie my jesteśmy? Progressive Zone. Okej, po to były te instrukcje, no dobra. To super chociaż. I co, i tutaj pewnie musimy go ubrać, tak, w te czapeczki. I... Behave or get banned, banned. Okej. Okej. Mogę cię przywołać jakoś? Bardziej? A! A nie, wait. Zaraz. Czy tym mam podjechać? Hand over your pancreas. Tak, muszę jeździć. Hand over your No dobra, i mam tobą dojechać tam. Ale czy to przywoła opile? Hand over your pancreas. Dobra, obadajmy jeszcze to pomieszczenie może. Tędy nie przejdę. How to tame a giant angry bird. Achieve high ground, jump and land on subject's back. Interact mid-air? Czy dobrze rozumiem, że będę musiał jakoś skakać nad nim? What the fuck? Nie wiem, co tam się znajduje. Wiem tylko, że kot mi tutaj przyszedł. Kocie, chodź. Przepraszam was. Niestety nie mogę zapanować nad kotem. Pani Opila Bird. O. Jak ona tu czeka, Opila Bird. What the fuck? A tędy? Mogę przejść? Aha! A tam jest ten, tarta. I co teraz mam? Nie? Dalej? Hand over your pancreas. Three stones with one bird. What the fuck? O co tu chodzi? Hand over your pancreas. Three stones with one bird. Czy to wszystko? I? Mam tatusiowi oddać? O, fuck! Nie mogę przejść? What the fuck? Co to było? Czemu nie mogę przejść? Okej, czyli... Musiałem inaczej zupełnie. Dobra, już będę chyba wiedział. Chyba po tej prawej stronie, jak te schody są rozwalone, to musiałem na niego skoczyć. Tak to mam rozumieć? Spróbujmy jeszcze raz. Ale to jest dziwne naprawdę, ta mechanika. Ale dobra, no jakoś to odkrywamy. Czyli co? Serio? Muszę popychać jeszcze raz? Why? O, goddammit, czy poważnie ja mam tam jeszcze raz biec? I jeszcze raz zdobywać te kapelusiki? Tak. Muszę jeszcze raz. Czajcie? Jeszcze raz muszę tu biec i to mi spokojnie z kolejne 3 minuty zajmie. Ale to jest denerwujące to gadanie jego. Jezu Chryste. O matko. Okej, to jeszcze raz. How to tame a giant angry bird. Achieve high ground. Dobra. Już będę wiedział. Odchodzisz czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze bliżej. Three stones with one bird. Okej. Chodź w takim razie do mnie. Podejdziesz? Serio? No. Dobra, i może stąd? Może stąd? Zobaczymy. Tak. I?
to zrobić? Aaaa, jakie to jest denerwujące! Okej, próba kolejna. Zobaczmy, czy tym razem może jakoś się to uda. Chodź, ptaszku, chodź tutaj do mnie. Chodź. No. Mam ciebie, może teraz tym razem z tej strony? I don't fucking know. Dajemy, próbujemy. Dawaj, tarta Bert. Chodź do mnie. Jest! Dosiadłem! Okej. Cześć! Najpierw opróżnij swoją rękę. Mam dać? A na plecy! Okej. I klikamy. What the fuck? Ale słodkie! Opila Bert z małym. Tutaj statusiem. Tarta Bert. Bird riding is a new one. I'll give you that. Jakby nie patrzeć. What drives you forward so vigorously? I refuse to accept that it's your protective parental instincts. Ty tam się nie zastanawiaj. Oh, I know. Someone has given you false hope. Promised you what you want when all along they had one thing on their mind. Pancreases. At first I was thinking that everything was going perfectly in your favor. Have you had a trodem? Despite you never being here before. And then it hit me. Someone has to have been guiding you. Mm-hmm. And as with most things, I was right. It did have help. Okay. Your friend here has helped me tremendously. Okay, dobra. Thanks to him, I bore witness to very vital information. Ale o kogo chodzi, o Banbana? What information, you ask? Well, when my turn comes, I will simply prevent myself from turning into what he turned into. Co ty tu robisz, Banban? What the fuck? Co jest? Nie mogę sterować. Co jest? Mogę sterować czy nie? Co? Przyciśnij W, co tu się dzieje? Nie mogę jechać. O co tu chodziło, przepraszam bardzo? What the fuck? Ja nie mogę jeździć nawet na tym tarta Berdzie. Why you do this? Okej, kliknij A, aby przejść reinkarnację. Spoko, spróbujmy jeszcze raz. Co tu się wydarzyło? Nic nie mogłem zrobić, widzowie. Co jest? No jedziemy. Przytrzymaj W, aby przyspieszyć. S, żeby zwolnić, ale ja nie mogę sterować. On sam mi tutaj. I? O co tu chodzi? I tu jest zamknięte. No? Jedziesz? No nie mogę. I don't fucking know, co tu się dzieje? Blue light crosses first, pink crosses first. Okej, teraz czaję. Czyli ona najpierw musi jako pierwsza przekroczyć tą linię. Dobra, teraz my przyspieszamy i zobaczmy, jaka jest kolejna zasada. O, goni nas tam Banban. Tutaj chyba... spartoliłem. Po kolorze. Ale źle zrobiłem. Zostaw mnie. Kurde. Dobra, teraz czaję. Okej. Czyli jak mamy bramę i mamy kolor, to któryś z nas musi jako pierwsze przekroczyć tą bramę, tak? Albo jest to Opila Bert, albo Tarta Bert. Okej, to jest fajne, to jest pomysłowe. Akurat tu się muszę zgodzić, że naprawdę mi się to podoba. Jak już ogarnąłem, dlatego spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że mi się tym razem uda. Za czwartym razem? Chyba tak, za czwartym. Jak tu się wszystko ładuje dziwnie. Dobra, czyli ja pierwszy, okej. W takim bądź razie. Crosses first, dobra. I teraz ty, moja droga, Opila. Przytrzymujemy. Jedziesz? Ja już jadę jak najwolniej mogę. Dawaj, bo ja nie mogę tego przekroczyć. Ale my wolni jesteśmy. I teraz znowu ty. Dajesz, Opila. Proszę cię, teraz pewnie ja. Dobra, tym razem ja, okej. Biegnie tam. Śmieć głupi. I teraz zgaduję, że znowu ja. Dobra.
Ale postaram się jakoś nie wybiegać do przodu za mocno. Bo właśnie, teraz czas na Opilę. A Opila jest mocno za mną. Dajesz. Kochana, o nie. Dawaj. O! Jest, ledwo się udało. Jeszcze raz ona, okej. Ale ledwo się udało. Okej. Okej, jest szansa, że nam się uda. Teraz ja przyspieszam mocno. Super. To teraz Opila i tu będą coraz krótsze chyba te odległości. Na tym polega to wyzwanie. Teraz ja. Ło, dobra. I teraz pewnie ona. Tak. Dajesz. I teraz znowu ja. Przyspieszamy znowu. Ale nie jakoś mega daleko. Dajemy radę, dajemy. Ponownie ja. Okej. I teraz pewnie ona. Mhm. Dajesz Opila. On goni nas, ale jakoś sobie dajemy radę. Dobrze, że przynajmniej szybko przyspieszam. I co, jest wyjście? Jest wyjście. Chyba. Wait. Co? You can run away, but the smell of your pancreas will always draw me to you. Okej, ale i co teraz? Stinger? Nie, Jumbo? Jumbo Josh chce zemstę zrobić na nim. O! Dobra, co tu się wydarzy? A my jedziemy na górę, żeby specjalnie sobie tak obserwować. Co? Biją się? Dobrze, że Opila Bert znika. O! Po bambanie? Co wy gadacie, że po bambanie? Stinger Flynn jeszcze? Co ty będziesz chciał zrobić? Stop it, you two. What the fuck? O! Oh, zafarbowałeś jego łapkę. Co wy robicie? O! Oh. What? Excuse moi? Co? Nie rozumiem, co się wydarzyło? Mogę iść dalej. Okej, chyba na tym się skończy chapter. Wow, find the kingdom, find the sheriff. Do not let the jester find you. O, mała Pila! Cześć! Czy ty będziesz ze mną jechać? Będziesz w chapterze czwartym? Bo ta winda chyba dla mnie oznacza, że to jest po prostu koniec tego chapteru. Będziemy jechać w dół, czyli jeszcze w dół będziemy bardziej. Wow, będziemy tutaj zwiedzać jeszcze więcej tych podziemi tego dziwnego przedszkola. Wow! Na tym się kończy trzeci Garden of Banban. Co to było za zakończenie? To jest głowa mała. Wszyscy ze sobą się biją. Tarta, Bert też tam wlazł, na nich spadł. Nie wiem, co ten Stinger Flynn zrobił. Czemu on się rzucił tak na Jumbo Josha? What the fuck? Dzięki za grę. Można już tutaj sobie sequel zdać na listę życzeń Steam. No i co? I możemy sobie chyba wrócić do main menu w takim razie, tak? Chyba tak. Mamy tu wszystko. Czasopisma, wszystkie. Wybrane przedmioty. Confused letter, mysterious room letter. Okej. Okay. Child's note, dear mommy. Spoko, smudget poster. Wow, no tego jest sporo. Dobra, wiecie co, ludziska, no to słuchajcie, ja wam dziękuję za oglądanie, to było Garden of Banban 3. Dajcie znać tutaj poniżej w komentarzach, jak wam się ta część podobała. No i czy czekacie na Garden of Banban 4 w takim razie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej hej!